Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Bóg chciał przekazać swe prawdy światu za pomocą ludzi i dlatego sam, za sprawą Ducha Świętego, wybrał jednostki zdolne do wykonania tej pracy i umożliwił im ją. To On kierował umysłami ludzi przy wyborze tego, co mają mówić i pisać. W ten sposób skarb zbawienia został powierzony ziemskim mieszkańcom, mimo że pochodził z nieba. Świadectwo zostało przekazane za pomocą niedoskonałych wyrażeń języka ludzkiego, mimo to jest ono świadectwem Pana. Posłuszne i wierzące Dziecię Boże dostrzeże w nim chwałę Jego mocy oraz pełnię Jego łask i prawdy. W swoim słowie Biblii Bóg przekazuje ludziom wiedzę niezbędną do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno zostać przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie woli Boga. Zawarte jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują się w nim też wszelkie nauki. Jest ono miernikiem naszego postępowania. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list do Tymoteusza 3:16-17. Pytania do dyskusji. Czy możemy być pewni swojej wiedzy o Bogu czerpanej spoza Biblii? Czy inne źródła dają nam jakiekolwiek zrozumienie charakteru Pana? Jeśli tak, jakie są to źródła? Jak możemy mieć pewność, że pochodzące z nich informacje są prawdziwe? Drugie. Dlaczego jakikolwiek światopogląd wyklucza czynniki nadprzyrodzone, jest w oczywistym sposób sprzeczny ze Słowem Bożym? 2-3. Nauka i technika pod wieloma względami są dobrodziejstwem ludzkości. W pewnym sensie nauka pomogła nam lepiej zrozumieć wszechmoc Boga, na przykład ukazała nam niepojętą złożoność życia. Jakie są oczywiste ograniczenia tego, czego nauka może nas nauczyć o Panu? Kiedy nauka może przeciwdziałać prawdziwemu zrozumieniu Najwyższego? 4. Dlaczego prawda o trójjedynym Bogu, jakkolwiek trudna do zrozumienia, jest ważna dla nas jako Adwentystów Dnia Siódmego? Pomyśl na przykład, co by było, gdyby Chrystus nie był w pełni Bogu. Dziękuję za uwagę.